W ostatnim czasie pojawiło się dosyć spore zamieszanie wokół książek FNAF ze względu na wydane na 10 rocznicę FNAF Into the Pit. Pojawiło się sporo teorii nie tylko odnośnie kanoniczności samej gry, ale też samej serii książek Fazbear Frights. W przeszłości zrobiłem film, który tłumaczył jak wygląda sprawa z książkami dla osób niewtajemniczonych. Dzisiaj, po ponad roku, film doczekał się aktualizacji. Poruszę tutaj kwestię wszystkich książek dostępnych na ten moment, czyli październik 2024. Będę również skracał fabułę książek, byście nadążali za tematem i zrozumieli czemu takie stwierdzenia padają na temat danej książki. Dlatego uwaga na spoilery. Jeśli będziecie mieli jakiekolwiek pytania odnośnie danych fragmentów, piszcie śmiało w komentarzach i rozciągniecie się wygodnie, a ja zapraszam Was do oglądania. Fandom potem zostanie zniszczony po raz kolejny przez wojnę o kanonicznych książek. Jupi! Ogólnie rzecz biorąc, tym filmem się większość fandomu, gdyż jak dobrze wiemy, fandom na NAFA nienawidzi wręcz gdy coś idzie wbrew im przekonaniom. Ale pozwólcie, że przytoczę wam tu cytat samego Scotta: Jeśli tworzę grę, która kłóci się z Twoją teorią, to nie oznacza, że moja gra jest błędna, tylko Twoja teoria potrzebuje ewolucji. Ewolucji. Przytaczam wam ten cytat tylko ze względu na to, by uświadomić was w tym, że słowo skota ma tutaj największą wartość. Chcę też, żebyście wiedzieli co oznacza pojęcie kanoniczności. Kanoniczność odnosi się do tego, które elementy fabuły, postacie, wydarzenia i historie są uznawane za oficjalną część głównej linii fabularnej. Kanon to zbiór informacji, które są zgodne z wizją twórcy i stanowią podstawę do dalszego rozwijania uniwersum. A w tym przypadku wiele osób uważa, że kanon to tylko i wyłącznie gry. I poniekąd mają rację. Jednak wygląda to trochę inaczej są kanoniczne do gier, książki są kanoniczne do książek i tak dalej, i tak dalej. Nie ma tu debaty, że coś jest niekanoniczne, bo to pojęcie tyczy się kanonu świata, w którym jest umieszczone. Trafiają się jednak przypadki, gdzie inne medium łączy się z innym kanonem, więc wtedy można uznać je za kanoniczne do przykładowo gier. Dla rozjaśnienia, jeśli książka dzieje się w świecie gier, to jest kanoniczna do gier. Jeśli jednak nie dzieje się w świecie gier, to nadal jest kanoniczna, ale do swojego własnego świata i własnego timeline'u. Wróćmy więc do książek. Książek jest wiele, jednak pozwólcie, że skupimy się tylko na tych, z do dziś ma problem w ich zrozumieniu. Łącznie mamy cztery takie serie, a są nimi trylogia Silver Eyes, seria Fazbear Fries, seria Tales from the Pizzaplex i interaktywne powieści. Zacznijmy więc od najłatwiejszej do interpretacji serii, czyli trylogii Silver Eyes, wydawanej w latach 2015-2017. W skrócie, trylogia książek FNAF, zaczynająca się od The Silver Eyes, opowiada o grupie przyjaciół, którzy wracają do swojego rodzinnego miasta po 10 latach od tragicznych wydarzeń w restauracji Freddy Fazbear's Pizza. Główna bohaterka, Charlie, córka założyciela restauracji, Odkrywa mroczne sekrety związane z animatronikami, które są odpowiedzialne za tajemnicze zaginięcia dzieci. W miarę jak bohaterowie zagłębiają się w historię, odkrywają więcej o przerażających animatronikach i ich związkach z przeszłością Charlie. I teraz tak, żeby zbędnie nie przedłużać i nie trzymać Was w niepewności, trylogia nie jest kanoniczna do świata gier, jednak dzieli z nimi wspólne elementy, jak postacie i motywy. Można w teorii powiedzieć, że trylogia srebrnych oczu to tak naprawdę lustrzane odbicie do serii gier, gdyż tak naprawdę poszczególne książki odpowiadają poszczególnym grom. The Silver Eyes to w zasadzie połączenie FNAFa 1, 2 i 3. The Twisted Ones to połączenie FNAFa 4 i Sister Location. A The Fourth Closet to połączenie Sister Location i Freddy Fazber' Spitzeria Simulator. Kończąc dyskusję na temat trylogii, nie dzieje się ona w kanonie gier, jednak dzieli z nimi postacie i motywy, niekiedy nakierowując nas w pewnym stopniu na pewne elementy fabularne w grach. Na no przykład tu można wziąć imię Mordersy Williama Aftona, który pojawia się nam w pierwszych siedmiu grach jako główny złoczyńca. Córka założyciela Freddy's, czyli Charlie, która w zasadzie dzieli podobny los, gdyż uwaga, spoiler dla ludzi, którzy nie czytali TSE, Charlie nie żyje i jest robotem. Podobna analogia jest w grach, jednak Charlie staje się marionetką. Idealnym przykładem jest też motyw samego Williama Aftona, bo uwaga, jeśli ktoś jeszcze tego nie wie, motywem nie była zemsta. Jego motywem w trilogii TSE jest jego obsesja na punkcie morderstw i eksperymentów z technologią animatroników. Książkach, a w książkach Afton nie tylko morduje dzieci, ale także próbuje znaleźć sposób na własną nieśmiertelność, używając animatroników jako narzędzi do kontynuowania swoich działań nawet po śmierci. Jego motywacje opierają się na chęci kontrolowania innych i unikania odpowiedzialności za swoje czyny, dążąc do wiecznego życia kosztem innych. Dokładnie to samo dzieje się w Grach. William morduje wiele dzieci, ale także przeprowadza na nich eksperymenty. W pewnym momencie odkrywa, że może dzięki temu osiągnąć nieśmiertelność i staje się to jego obsesją. Najstraszniejsze w tym wszystkim jest to, że tak naprawdę nie ma on motywu. Zabił, bo uważał to za słuszne i tyle. Oczywiście spłysam to trochę, ale by to omówić trzeba będzie zrobić oddzielny film. A tak się składa, że go gotuję od pół roku, więc wyczekujcie. Kolejną w tym zestawieniu serią jest Tales from the Pizzaplex, wydawana w latach 2022-2023, zakończona na ośmiu książkach. Tales from the Pizzaplex to seria książek z uniwersum FNAF, która składa się z antologii opowiadań osadzonej w galerii handlowej nazwanej Freddy Fazbear's Mega Pizzaplex, czyli lokacji nam znanej z FNaF Security Bridge. Każda książka zawiera trzy opowiadania, które eksplorują mroczne i tajemnicze wydarzenia, często związane z technologią animatroników i ich dziwną naturą, spowodowaną przez tajemniczego wirusa. Historie w serii skupiają się na postaciach, które odkrywają przera sekrety Pizzaplexu, prowadzące do często tragicznych konsekwencji. Kiedy te książki wychodziły, wprowadziły ogromny zamęt w Fandomie i bardzo szybko powstały debaty na temat tego, czy są one kanoniczne dla świata gier, czy też nie. Prawdziwym przełomem w tej dyskusji było wydanie piątej książki zatytułowanej Bobby Dots Conclusion. W tej oto książce dostaliśmy opowiadanie DGI, w którym skupiamy się na postaci o pseudonimie, tym samym, które widnieje w tytule opowiadania. Postać ta ma duży wpływ na funkcjonowanie systemów pizza Plexu, co w tym opowiadanie jest takiego wyjątkowego, a na to, że dokładnie ten sam pseudonim nim widnieje na automatach we FNAFIA Security Bridge, a więc jest to nim osoby, która znajduje się zarówno w serii TFTPP, jak i w grach. Do rozwiązania doszliśmy bardzo szybko, a w finalnym rezultacie okazało się, że tajemniczym GGI jest nie kto inny jak protagonista Security Bridge, czyli Gregory. Co więcej, na jaw wyszło też, że pacjentem 46 jest również Gregory, gdyż GGI dzieli z nim te same cechy jak bycie hakerem i fakt, że obaj w pewnym momencie mieli kontrolę nad systemami pizzaplexu. W następnej książce, idąc kolejnością wydawania, była Nexi, która zawiera opowiadanie znane jako Demimik. Myślę, że nie trzeba przedstawiać tego, o czym jest to opowiadanie, ale skrócę to dla kogoś, kto może mieć wątpliwości. Demimik opowiada o inżynierze Edwinie Moreju, który przez brak czasu dla swojego syna postanawia stworzyć dla niego przyjaciela robota, który będzie się nim zajmował. Robot jest zaprojektowany tak, by uczył się na podstawie ludzkich zachowań i je naśladował. Pewnego dnia, syn Edwina ginie w wypadku, a ten w nerwach wyżywa się na robocie, ucząc go nieświadomie przemocy. To opowiadanie jest tak właściwie ukazaniem nam przeszłości nadrzędnego antagonisty serii Tales from the Pizzoplex. Wraz z tym jak wychodziły, to kolejne książki ukazywały nam one więcej jeśli chodzi o postać Mimika oraz co najlepsze, łączyły się coraz bardziej z grami. Nadszedł jednak dzień 25 lipca 2023 roku, a wraz z nim wydanie darmowego DLC do Security Bridge, zatytułowanego Ruin. Na koniec DLC zostaje nam ukazany robot, który swój początek miał w książkach, jakby mogło się wydawać. Mimik pojawił się na koniec Ruin w swojej fizycznej, oficjalnej formie, jednak działał już wcześniej jako wirus w systemach Pizza Plexu oraz całego Fazbear Entertainment. Jeśli chcecie poznać całą historię Mimika zapraszam was na film, który wyświetla wam się w karcie. Mimik pojawiający się w grach był ostatecznym dowodem na to, że seria Tales from Pizza Pizzaplex była w kanonie gier. Jednak mieliśmy ku temu przesłanki wcześniej. Najlepszym przykładem jest opis serii, który wyraźnie przekazuje nam, że książki są osadzone w świecie gier. Co prawda opis ten później zniknął ze strony, jednak nie wpłynęło to na prawdziwość opisu. Scholastic następnie potwierdziło, że zmiana opisu była tylko i wyłącznie w celach marketingowych, a sama to co było tam opisane nadal jest prawdą. Według mnie nie ma najmniejszej przesłanki za tym by twierdzić, że Talesy są niekanoniczne do świata gier. Idealnie nam wypełniają luki i opowiadają przeszłość Pizzaplexu. Wyjaśniają nam wiele zagadek, które bez tych książek na 100% nie byłyby rozwiązane. Więc finalnie seria Tales from the Pizzaplex jest jak najbardziej kanoniczna do świata gier, gdyż jest osadzona w ich świecie. Przejdźmy zatem do najnowszych książek, które zaczęły wychodzić w tym roku. Interaktywne książki to opowiadania, które pozwalają czytelnikom na aktywne uczestniczenie w fabule. Zawierają elementy wyboru, gdzie decyzje podejmowane przez czytelnika wpływają na rozwój historii i jej zakończenie. Cała seria zaczęła się na darmowej książce VIP, która została wydana 3 sierpnia tego roku. Ogólnie już teraz wiemy, że seria zakończy się na czterech książkach, ale za to już teraz jesteśmy w stanie ustalić to, czy owe książki są częścią kanonu gier. W pierwszej książce, jaką jest VIP, wcielamy się w postać Devona, chłopca, który wygrywa vip wejściówkę do Freddy Fazbear's Mega Pizza Plexu. Towarzyszy nam przy tym cyfrowy przewodnik zwany Very Informative Pig, czyli w skrócie VIP. Z pozoru. Postać ta wydaje się być pomocnym towarzyszem zaprojektowanym w celu zwiększenia doświadczenia osoby, która została VIP-em, oferując instrukcje i ciągle chcąc prowadzić devona za rączkę. Jednak, jak to we FNAFie bywa, świnka ma swoją mroczniejszą naturę. Postać ta często manipuluje nami, abyśmy dokonali wyborów, które doprowadzą nas do niebezpieczeństwa. Brzmi mimicznie. Nieśmieszny żart. Kolejną książką, która na moment nagrywania tego filmu została wydana, jest The Week Before, która opowiada o nocnym stróżu o imieniu Ralph. Naszym zadaniem jest, tak jak w oryginalnym FNAFie, przetrwać 5 nocy z naszymi ukochanymi Animatronikami. Całość jest umiejscowiona zaledwie tydzień przed wydarzeniami z pierwszej części gry. Tutaj pewna lampka powinna się zapalić. Spośród 25 zakończeń mamy jedno, które jest tym kanonicznym, i jest to moment, w którym nasz ukochany Ralph nagrywa rozmowy telefoniczne dla nowego stróża, który przyjdzie po nim. Z tego wszystkiego myślę, że łatwo jest wywnioskować, że Ralph to tak naprawdę Guy. The Week Before opowiada o Fongaju, który jest nocnym stróżem przed Mikeiem w FNAFie 1. Pozostałe dwie książki to rozszerzona wersja Into the Pit, powieści znanej nam z Fazbear Fries, a także gry o tym samym tytule, a także Escape the Pizza Plex, w którym wcielimy się w postać Cassie. Więcej informacji raczej dowiemy się niebawem, ale pragnę zwrócić Waszą uwagę na to, co łączy te wszystkie książki i lokacje, które się w nich znajdują. Odpowiedź nasuwa nam się sama. Książki te osadzone są w tym samym świecie co gry. VIP przedstawia nam historię z Pizzaplexu w latach jego świetności, a więc gdzieś między opowiadaniami znanymi nam z Talesów. The Week Before ukazuje nam perspektywę Fongaja w momencie tak naprawdę godzin przed jego śmiercią i ujawnia nam więcej informacji na temat jego postaci. Escape the Pizzaplex opowie o ucieczce kasy z Pizzaplexu. Ciężko jednak stwierdzić, czy jest to ucieczka w momencie, gdy Pizzaplex jeszcze działał, czy jest to może tuż pod DLC Ruin do Security Bridge. O tym raczej się niedługo przekonamy. No i oczywiście Return to the Pit, który jest dokładnie tym samym czym jest into the Pit, więc znajduje się w kanonie gier. O, oh, wydaje mi się, że powiedziałem coś za szybko, coś co mogło wiele osób zszokować. A więc na sam koniec, na sam deser zostawiam chyba najbardziej kontrowersyjny temat, odkąd to owa seria zaczęła wychodzić. Fazbear Frights jest serią, która zaczęła się ukazywać od 2019 roku aż do 2021 roku. Można się kłócić, że jednak do 2022, ale 12 książka to tak naprawdę wycięta historia dodawana do zestawu wszystkich książek, więc to pominimy. Podobnie jak Tales from the Pizza Plex, Fazbear Frights są utrzymane w konwencji trzech opowiadań na książkę z dodatkiem epilogów, które opowiadają historie, które się ze sobą łączą, a także z niektórymi opowiadaniami. Streszę wam dosyć szybko całą fabułę w Fazbear Frights. Wszystko zaczyna się po zakończeniu Freddy Fazbear's Pizzeria Simulator. Jak do Dobrze wiemy, pożar miał na celu uwolnienie wszystkich dusz, jednak dusza Williama Aftona nie mogła odejść do piekła. Mimo ciężkich obrażeń, coś sprawiało, że ciągle żył i był świadomy. Tym czymś był duch chłopca imieniem Andrew. Andrew jest szóstą ofiarą MCI, która została zapomniana i nigdy nie dostała możliwości zemsty na swoim zabójcy. Sposób, w jaki Andrew torturuje Aftona, trzymając go przy życiu, jest nam bardzo dobrze znany z Ultimate Custom Night. W momencie, gdy William jeszcze żyje, choć nie powinien, znajduje się w szpitalu, gdzie odwiedza go ksiądz Arthur, który miał udzielić mu swoistego rozgrzeszenia, by mógł w końcu odejść. Jednak, William, jak to on, manipuluje nim, by zawiózł go do Fesbear Entertainment Distribution Center. Kiedy docierają na miejsce, Afton wybucha, przez co wraz z Andrew nawiedzałem znajdujące się tam przedmioty, takie jak Fesha, plus Trap Chasera, L i Foxiego znanego nam ze Step Closer. Andrew nawiedza te przedmioty w normalny sposób, tak jak znamy to z pierwszych gier, i to on ma pełną kontrolę nad tymi czterema robotami. William Afton jest jako dodatek, który tylko wkurza Andrew. Meanwhile poznajemy Jayka, chłopca chorego na raka, którego ojciec jest żołnierzem na misji, więc nie może z nim być w tych ciężkich chwilach. Wraz z opiekunką Jakea ojciec spadł na pomysł, by stworzyć lalkę, przez którą będzie się porozumiał z synem, udając, że lalka ma własną świadomość. Nazwał ją Simon i mówił, że gdy Jake wyzdrowieje, będzie mógł otworzyć szafę, by go tam odnaleźć. Niestety, historia kończy się tragicznie. Ojciec Jakea ginie na misji, a jakiś czas później umiera również Jake. Jednak nawiedza on lalkę Simona po śmierci. W tym samym czasie Andrew, przez swoją wściekłość spowodowaną obecnością Williama, atakuje losowych ludzi ciałami, w których się znajduje. W pewnym momencie jednak fleść został pozyskany przez doktora Finasa Tagarta, który prowadzi eksper Mające na celu ożywić robota za pomocą agonii. Zbierał on przedmioty, w których agonia była najsilniejsza, a więc w lalce Jake'a oraz w ciele Fecha. Oderwał głowę Simona, przytwierdzając ją do endoszkieletu, który będzie napędzany baterią znajdującą się w Feczu. Dzięki temu doświadczamy narodzin z Jednak kończy się to tragicznie dla doktora Tagarta, gdyż ten zostaje zabity chwilę później z jego rąk. Na ten moment w t znajdują się trzy dusze: Jake'a, Andrew oraz Williama. Dzieki Andrew szybko się zaprzejaźniają. Andrew postanawia pomóc Jake'owi, gdyż ten ma kontrolę nad robotem. Wyruszałem więc w podróż, Zbierają wiele przedmiotów zainfekowanych agonią. Po drodze wiele osób zgłasza na policję obecność Stitch a, a sprawą zajmuje się detektyw Larson, który podejrzewa, że Stitch Rafe jest odpowiedzialny za masowe śmierci w mieście. Jake w krótkim czasie zebrał wszystkie przedmioty do fabryki, które następnie miał zniszczyć z gniatarką. Niespodziewanie na miejsce przychodzi jednak detektyw Larson, który wiedząc o śmierci naukowca chciał udowodnić, że za wszystkim stoi Stitch Rafe. Przychodzi on na miejsce z wieloma dowodami, w tym z ciałem marionetki zebranym po ze Snafa 6. Andrew chce natychmiast zabić Larsona, jednak Jake się temu sprzeciwia, co prowadzi do walki. Kontrolę nad robotem. Wtedy wpadają do zgniotarki, przy czym wszystkie trzy duchy opuszczają ciało Styre Jake trzymając Andrew za rękę, chciał pomóc mu odejść, jednak William Afton pokrzyżował ten plan. Łapiąc Jake'a, ciągnął ich na ziemię i jedyną szansą na powodzenie tego planu było poświęcenie się Jake'a. I tak też właśnie zrobił. Jake potem wrócił do poobijanego, lecz całego Styre W tej samej chwili William Afton zaczął tworzyć własnego robota z różnych śmieci, którego nazwał wprost agonią. Wszystkie części robotów zaczęły się łączyć, przez co utworzyły ogromnego królika. Do tych części trafiała również Eleanor która jest zwykłym demonem stworzonym z agonii przez morderstwa Williama. Larson wsiadł do wózka widłowego i wjechał w ogromne skupisko agonii, chcąc wepchnąć je do jeziora. Z pomocą wtedy przychodzi marionetka, która została przyniesiona przez Larsona osobiście. Wchodzi ona do nowego ciała Williama i sprawia, że części naciągnięte agonią zwracają się przeciw Williamowi. Larson po raz kolejny wjechał w agonię, tym razem już ją całą, wpychając do jeziora. Spowodowało to, że William został pokonany raz na zawsze. W momencie walki jednak Larson został uderzony przez Williama, przez co został w części zainfekowany agonią. Jake pomógł Larsona. I pozbyć się jej z niego, ale to sprawiło, że Larson zaczął mieć wizję z basenu z kulkami. Postanawia go odnaleźć, a gdy to mu się udaje, znajduje tam krew należącą do 30 osób z 30 ostatnich lat. Tutaj należy wspomnieć, że są to ofiary Eleanor, która zabijała, a następnie chowała w basenie z kulkami, więżąc tam ich duszę. Ofiary, przez to, że były tam uwięzione, przeżywały swoje wspomnienia w kółko, co tworzyło ogromne skupisko agonii napędzające Eleanor. Larson, by dowiedzieć się o sprawie więcej, postanawia przesłuchać doktora Talberta. Robi to ponieważ wisiorek, który Eleanor miała na szyi, był zrobiony z remnantu, a Talbert te substancje. Wracając do Jake'a, błąka się on teraz samotnie po świecie. Poznaje on pewnego dnia dziewczyną imieniu Renel i pomaga jej uparać się z dwoma notarczywymi chłopami. Zabierają ją do bezpiecznego miejsca, ale niestety okazuje się, że Renel to tak naprawdę Elanor, która jedynie podszywa się za dziewczynę. Jake wraz z Elanor udaje się do doktora Talberta, który jest ojcem dziewczyny, za którą się potrzywa Elanor. W tym samym momencie dociera tam również detektyw Larson. Elanor symuluje, że Jake zadał jej cios, przez co doktor Talbert biegnie po Remnant, by uratować swoją córkę. Przez nie wiedzę jednak Elanor dostaje Remnant przez co objawia się w swojej dzieci. W jej formie. Wychodzą z niej czarne macki, demoniczne macki, taki trochę slender bym powiedział, po czym łapie Larsona i więzi go w swoich wspomnieniach. Larson jednak pokonuje ją w jednym z nich, przy czym zaczyna używać basenu z kulkami, by chodzić między wspomnieniami, jak przez portal. Dzięki temu pokonuje ją w każdym ze wspomnień, powodując, że Eleanor słabnie w prawdziwym świecie. Jake potem łączy się z Eleanor, idzie do basenu i uwalnia każdą duszę, którą Eleanor uwięziła. Na koniec sam odchodzi i spotyka się ze swoim ojcem. Finał historii dobiega, gdy Larson dostaje w prezencie od doktora Talberta Wisiorek, z którego dobiega tajemniczy śpiew. Dobra, skoro nie mamy za sobą, powinniśmy teraz omówić to, czy Fazbear Frights są osadzone w świecie gier. Podejrzewam, że wielu osobom się to nie spodoba, ale chcąc czy nie, w końcu trzeba będzie się do tego przekonać. Fazbear Frights są jak najbardziej kanoniczne i odbywają się w świecie gier. Jednak, żeby nie mówić od razu, że wszystkie są osadzone w świecie gier, odpowiem na pytanie, które historie faktycznie są osadzone w świecie gier. Jeśli siedzicie we FNAFie trochę czasu, to powinniście doskonale znać teorię Stitchline Games. Jeśli nie wiecie co to, to wytłumaczę wam to w skrócie. Jest to teoria, że Stitchline, czyli połączone ze sobą opowiadania Fes w tym epilogi zwane Stitch Rive Stingerami, i wszystkie powiązane z nim historie odbywają się w tym samym kanonie co gry. Ogólnie przyjmuje się, że Stitch Line składa się z następujących historii: Into the Pit, To Be Beautiful, Count the ways, Fetch, Out of Stock, 145 am Step Closer, The Man in the Room 1280, Blackbird, The Real Jake, Hide and Seek, epilogi Stitch Rive Stingers. Stitch Line może również zawierać opowiadania takie jak Dance With Me, Room for One More, The New Kid, He Told Me Everything, The Puppet Carver, You're the Band, ale mają one słabsze powiązania z ogólną historią. Więc finalnie tak. Fazberfly są kanoniczne do gier, a bardziej tak tzw. Stitchline. Robi to najwięcej sensu dla całości FNAFA oraz wpasowuje się w słowa Scotta na temat Fezber w momencie ich ogłoszenia. Tak naprawdę niczemu to nie waldzi, a same frajse można traktować jako epilog do FNAFA 6. Warto też odpowiedzieć na pytanie, czy to sprawia, że zmieniam swoje zdanie na temat tego kto siedzi w Ultimate Custom Night? Tak. Zmieniam. Obecnie Ultimate Custom Night wygląda na mnie tak, że znajduje się tam William Afton torturowany przez Andrew. Old Man Consequences przedstawia nam rozmowę Andrew z Cassidy, gdzie Andrzej przez swoje ego chce torturować Afton na własną rękę, a Cassidy wraz z pozostałymi dziećmi może w końcu odejść i zaznać spokoju po śmierci. Podsumowując, trylogia The Silver Eyes jest niekanoniczna do świata gier, jednak jest jego lustrzanym odbiciem, dzieląc podobne lub te same postacie i motywy. Seria Tales from the Pizza jest osadzona w świecie gier, przedstawia nam przeszłość Pizzaplexu i ujawnia nam tajemnice Security Breach. Interaktywne powieści są kanoniczne i skupiają się na historiach dziejących się między grami. Fazber Frights ma opowiadania, które wydarzyły się w świecie gier i tworzą tzw. zwany stitchline składający się z opowiadań tworzący jedną spójną historię będącą swoistym epilogiem do pierwszej fabuły FNAFA. A więc przebrnęliśmy przez ten temat. Cieszę się bardzo, że udało mi się zaktualizować film na temat książek, gdyż od momentu pierwszego filmu na ich temat wyszły nowe informacje i nowe książki, które tym bardziej pozwoliły mi określić, jaki sens pełnią dla fabuły Five Nights at Freddy's. Pamiętajcie, że ten film jest aktualny na moment jego wydania, czyli październik 2024. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że materiał przypadł wam do gustu. Jeśli chcecie więcej takich materiałów, możecie zasubskrybować kanał i kliknąć dzwonek, aby otrzymywać nowe powiadomienia o filmach. Możecie również dołączyć na serwer Discord, do którego Link jest w opisie. Nie zapomnijcie też zostawić oceny adekwatnej do Waszej opinii na temat filmu, a tymczasem zapraszam na inne materiały na moim kanale i do zobaczenia w innych filmach. Cześć!